Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Witam wszystkie znaki ognia oraz wszystkich oglądających, moich subskrybentów. Moi drodzy, zapraszam serdecznie na horoskop tygodniowy od 14 do 20 września. Rozkład z kart Tarota. Dzisiaj, moi drodzy, karty Tarot Illuminati oraz karty cygańskie wyjaśniające, dopowiadające do tygodnia. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy horoskop dla barana. Od 14 do 20 września. Tarot, proszę, daj wskazówki, rady, ostrzeżenia dla barana. Baranek. Będzie zadowolony baranek w tym tygodniu ze swojego życia, czy też nie? Dosyć pomyślny tydzień, moi drodzy, u barana. Także poniedziałek. Sprawy będziecie ruszać do przodu ze sprawami związanymi z waszym domem. Będziecie kupować, sprzedawać, wynajmować, remontować, budować i rozmowy wokół tego waszego domu, mieszkania. Bardzo owocny dzień. We wtorek dużo pracy, ale też właśnie zajmiecie się tylko tym, będziecie zajęci, ale też dużo satysfakcji związanej z pracą. W środę u barana królowa buław, czyli kontakty, wiadomości może od z pracy, od na przykład menadżerki, może być też jakaś wiadomość do domu, która przyjdzie. Także bardzo dynamiczny dzień, możecie właśnie mieć dużo rozmów w środę. W czwartek coś nowego zaczniecie, będziecie bardzo kreatywni. Może też właśnie wiadomość jakaś od mężczyzny, może też być rozmowa. Coś zaczniecie w waszym działaniu na nowo. Ci, którzy szukają pracy, to też może być dobra wiadomość. Ale też, moi drodzy, uważajcie, bo już w piątek energia księżyca. Możliwe, że wyjaśni się jakaś tajemnica, która da wam radość. A dlatego tak myślę, bo w soboty już będziecie się radować. Karta rozrywki. Będziecie świętować, ale też, moi drodzy, możecie... Może być tak, że możecie kogoś poznać do przyjaźni na przykład. Tak może być. A w niedzielę podróż. Podróż gdzieś dalej. Baran się wybierze. Także dosyć intensywny, ale dobry tydzień. Karty cygańskie mówią o wiadomości, która zmieni bardzo dużo. Przyjdzie wiadomość, która zmieni bardzo dużo. Na początku możecie być trochę nerwowi, ale później będziecie zadowoleni z tej wiadomości. Moi drodzy, cóż jeszcze? W zdrowiu. Gardło tutaj... Narząd krtań, także tutaj gardło, okolice, układ oddechowy może być zagrożony. Także też, moi drodzy, zatoki czasem tutaj gardło i głowa mogą być zagrożone. Takie drobne przeziębienia, tak, u barana, ale poza tym będzie dobrze w zdrowiu, będzie dobrze. No i przechodzimy do lwa. Co u lwa? Zobaczmy od 14 do 20 września. Lew. No zobaczmy. Także w poniedziałek podróż, gdzieś wyruszycie,
coś będziecie załatwiać, zadowolenie w poniedziałek, także dobry dzień, we wtorek współpraca, także możecie mieć osoby, które są właśnie singlami, mogą się wybrać na randkę, ale też dla wszystkich może być tutaj decyzja do podjęcia we wtorek, co robimy dalej i jak działamy. W środę, moi drodzy, energia wisielca, zawiesicie się trochę, znaczy się zawiesicie się. Będzie może Was tutaj noga bolała, ale też, moi drodzy, będziecie przemyślać, co dalej robić w Waszym życiu. Do czego dążycie, będziecie się zastanawiać i szukać w głębi swojej duszy odpowiedzi na pytania. W czwartek trochę będziecie przyglądać się swojemu życiu, ale również będziecie trochę zniechęceni. Może być tak, że będziecie się zastanawiać również, co robić dalej, bo jest dużo obowiązków, a chęci niezbyt wiele. Także taki czwartek. W piątek może być rozmowa z kobietą, może być jakaś sprawa urzędowa do załatwienia. Także, moi drodzy, przygotujcie się na jakąś rozmowę. Czasem kobieta może chłodno tutaj Was ocenić. Także piątek, w sobotę możecie się buntować, możecie mieć jakąś kłótnię, może być jakaś rywalizacja na przykład w pracy, a w niedzielę możecie tego żałować, na przykład, że pokłóciliście się z kimś. Może to być kobieta, może to być mężczyzna, ale tutaj w sobotę uważajcie na kłótnię, bo w niedzielę będziecie tego żałować i po co żeście to zrobili. Także tak, moi drodzy. Ale niedziela oczywiście taka dosyć melancholijna, smutna, także będziecie się czuć może trochę tak wyobcowani, samotni, ale to są tylko Wasze myśli. Także karty cygańskie podpowiadają, że kobieta tutaj sprawi Wam piękny prezent w tym tygodniu. Także, moi drodzy, spodziewajcie się jakiegoś prezentu. Zasłużyliście na to, w zdrowiu na nogi uważajcie, ale też zatoki, no i stawy i kości. Bóle głowy mogą być od zatok. Zapchane zatoki może mieć tutaj lew. No i przechodzimy do strzelca. Drogie strzelce, od 14 do 20 września. Co tutaj będzie się działo? Strzelec. Tarot daje wskazówki, rady dla strzelca od 14 do 20 września. No, dużo mieczy tutaj, no. Cztery karty mieczy. No co tu będzie się działo? Moi drodzy, poniedziałek, rozmowa z mężczyzną, który też może Was oceniać, może gdzieś z jakimś urzędnikiem. Także proszę tu uważać w poniedziałek, bo we wtorek możecie żałować, możecie być trochę smutni, może jakaś strata tu być we wtorek, czegoś Wam będzie brakowało w emocjach, może czegoś nie dopilnujecie, także tutaj taki troszeczkę żal będzie, smuteczek we wtorek u strzelca. W środę konieczność podjęcia decyzji, ale też może jakąś umowę niektórzy będą chcieli podpisywać, ale nie będą pewni, czy mają to zrobić. Takie wahanie w środę. W czwartek spotkanie z rodziną, z dziećmi. Tu dużo radości. Może też być ze znajomymi spotkanie jakieś klasowe.
Coś tu będzie się działo właśnie z przyjaciółmi wokół waszego takiego środowiska, może być również z dziećmi, może być również z wnukami. Także tu czwartek bardzo przyjemny, sympatyczny. W piątek będziecie gdzieś wyruszać, w jakąś podróż, zmiana już na pewno. Coś będziecie chcieli załatwiać. Bardzo dynamiczny dzień, w pracy może być delegacja, prywatnie może to być załatwianie właśnie różnych spraw, zakupów i tak dalej. Bardzo dynamiczny piątek, sobota, możecie spodziewać się kłótni, awantury jakiejś. Tu musicie właśnie uważać, możecie się buntować, główka może was rozboleć od tego wszystkiego, a w niedzielę jakieś plotki, jakieś pomówienia, ktoś wkroczy w wasze życie, nadepnie wam na odcisk, bardzo tutaj może być nerwowa ta niedziela. A karty cygańskie podpowiadają, pieniądze, które dostaniecie, przyczyni się do tego kobieta. Także, moi drodzy, możecie się spodziewać jakichś finansów w tym tygodniu. W zdrowiu koniecznie strzelce muszą uważać na bóle głowy, zatoki oraz też pamiętajcie o piciu wody, aby pić wodę w tym tygodniu. No i też, moi drodzy, jakiś ból tu może powrócić do was. Ból głowy czy ból zęba może być też właśnie trochę nerwowy taki zamętem tydzień. No dobrze, to już wszystko dla strzelca, dla znaków ognia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia do następnego filmiku. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam raz jeszcze. Do usłyszenia.